Dobrze, niech pan da jeszcze jakiś dźwięk. No tak, tak. Jak pan, pana godność? Ja się nazywam Krzyszkowski. A imię? Tadeusz. Tadeusz Krzyszkowski, tak. No. Aktualny organista. Ile pan jest lat już tutaj organistą? A, to 40 przeszło. 40 przeszło. Od 72 roku. Jakieś światło? Nie. To jest... Tak. To na przykład miałem te... Miałem na egzamin, ale tu się nie da to zagrać, bo... Bacha, tak? Coś Bacha, tak. Dobrze, panie Tadeuszu. Tokata i fuga. Tokata i fuga, tak? Tokata i fuga. Ach, jak mi jest ciężko, kurczę, to wysoko, to wszystko pan... Ile pan ma lat, panie Tadeuszu? Ile pan ma lat? Sporo. 70, tak? Parę? Tak, 78. 78, no dobrze. Teraz oczywiście się używa... Tak, tak. Trzeba mogę wziąć, to chyba ubezpieczyć, koszty są. Tak, proszę pana. No, tutaj ładny widok miał organista kiedyś, prawda? I jeszcze zobaczymy ten prospekt, prawda, jak on to wygląda. Tak, to się... one już są przez profesora. Księdza Chwałka była przerobiona. Aha, to jest Lublina, tak? Strzałki były te starodawne, tak. Inne. Tak. Inny stop był. Tak. Niech pan sobie wytrzy, bo panu coś, katar jakiś pan. Z drugiej strony. Proszę. Z drugiej strony, a tu jest wejście. Tak. A to w wieku to jest tak. Ja wiem, no i ten dzień dzisiaj jest taki ponury, prawda? Dobrze. Także jeszcze jakieś strzałki już metalowe, to były inne. Te organy to się na ilogłosowe były? Nie, 8 głosów mają. 8 głosów, tak. Czyli malutko, tak? W sumie skromne są te organy, tak. Pięknika, dolce, finita. Aha. Bordon. Aha. Dobrze, panie Tadeuszu. Dobrze. I mieszka pan tu w Szewnej, tak? Tak. Miejscowy. Urodzony. Urodzony, parafian, tak? Tak, tak. Zapopiela. Zapopiela, tak? On jakiś ten weteran. Przyjął i... Jeździłem do Sądzenia za 4 lata. Na kurs organistowski, tak? W czasie była z tym studium. Studium takie. To już jest wyższe, średnia szkoła muzyczna. Rozumiem. I kto te wtedy tam edukował pan? Ćwiek. Ksiądz był taki później on. Wcześniej to był Świerczek. To wybitny, że tak powiem, znawca muzyki. Mam jedne utwory, które harmonizował. I, a pan miał też do czynienia ze Świerczkiem też, czy nie? Proszę? Też ze Świerczkiem coś pan miał kontakt? Nie, tylko historia. Dopiero wszedł ten Ćwiekiem. Z Ćwiekiem. I był taki ksiądz Rubin, zakonnik. Rozumiem. Dobrze, panie Tadeuszu. Jeszcze raz niech pan przypomni swoje nazwisko. Krzyszkowski Tadeusz. Krzyszkowski Tadeusz. Tak jak się Krzysz pisze. Jeszcze tylko przez Rzec, kropka. RZ i Z. No, no to trudne. Tak jak Krzyż się. To trudne nazwisko dla Anglików. Tak, w banku przed czym poszłem i mówię, źle piszecie. Tylko Rzec. No tak to jest. Napisała w tym i do. Dziękuję panu, panie Tadeuszu, że pan tutaj
zechciał wejść ze mną i pokazać. Tu kiedyś mój dziadziuś się tutaj edukował, no. Jak na organistę. Później był w Glinianach, wie pan, ale jeszcze zaraz go capnęli jeszcze do wojska carskiego. 8 lat służył, 910-918. Wow. Makabryczna rzecz, proszę pana. Tylko jeszcze muszę, chciałbym się trochę dowiedzieć o tym organiście, który go uczył, bo kiedyś to, wie pan, przecież nie było takich szkół, to za cara, to tylko organista ten kapelany uczył. Uczył ucznia, uczył, prawda? Nie było profesorów. Nie było profesorów takich, ale może się jeszcze coś dowiem. Dowiem, na pewno nazwisko się dowiem i tylko, a więcej o nim to może też nie być, bo to dawne czasy, prawda, także to już... Musiałoby być zanotowane w parady, gdzieś ale, powinno, ale tu ale nie ma takich notatek. Tak. Oni księży to... To co to mają tam to mają. Dokumenty, tak. A organiści byli traktowani tak lekko, powiedziałbym. No. Lekko były traktowani. I wie pan... To tylko, aby ktoś miał... No, ja bym miał zdjęcia. A zdjęć wtedy to w ogóle prawie nie robiono. Kronika, żeby pisać. A, no widzi pan. Ja panu powiem, że organistami się zajął ksiądz Puławski. Dokładnie tak się nazywa, jak ja się nazywam i mój dziadziuś się nazywa. I on był w kurii, był i cały wydział organistowski, wie pan, wprowadził, dopiero tam oni walczyli o pewne prawa organistów i tak dalej. Próbowali porządkować te sprawy, tak. Ale to nie wiem, czy to było uporządkowane do końca, ale coś były próby podejmowane. Tylko, że niestety mój dziadziuś zmarł, wie pan, bardzo wcześnie, bo w 36 roku miał 46 lat, pan sobie wyobraża. I to jest, ja próbuję odtwarzać jego dzieje, jego historię, bo dla mnie to jest bardzo ważna osoba. No pewno. Proszę pana, także to jest ojciec mojego ojca, no dziadziuś, prawda. Wspaniała postać, wspaniała, wie pan, wiem skądinąd się zachowały dokumenty różne i tak dalej. Robiłem wywiady z ludźmi, którzy go znali. To tak. Był taki społecznik, wie pan, to niesamowita postać, piękna. Tak. Dobrze, panie, dziękuję, bo ksiądz tam czeka na nas.